Mości Kowalu, czas na przerwę, bo i dziś inna robota również nas czeka. Dziś będziemy, proszę Państwa, w miejscu, które pokaże nam przeszłość. Tę przeszłość wsi polskiej, ale przede wszystkim wsi opolskiej. Jak powiadał poeta, i wieś wesoła, i piękna, i może i miodem płynąca, ale płynąca także wspaniałymi opowieściami. Muzeum Wsi Opolskiej dziś będzie bohaterem naszej opowieści. Proszę Państwa, 10 hektarów opowieści zapewne byśmy mieli tutaj przez kilka wieków. Poprowadzi nas przez te opowieści pracownik Muzeum Wsi Opolskiej, pani Ewa Olbryt. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień witam dobry. Bardzo serdecznie. Wyszedłem z kowalskiej chaty. Trochę zmęczony jestem, ale chyba się czemu dziwić nie ma, bo to jest jeden z obiektów, które na pewno i podczas wakacji nie tylko będzie przykuwać ucho i oko zwiedzających turystów. I dzięki temu możemy się w tę przeszłość naprawdę odlegać. Zanurzyć w Muzeum Wsi Opolskiej. Dokładnie. U nas na terenie znajduje się 50 obiektów zabytkowej architektury. Są to bardzo ciekawe obiekty, niespotykane już w krajobrazie opolszczyzny, czyli zabytkowy kościół, młyn wodny, wiatraki. Także jest tu naprawdę bardzo wiele ciekawych miejsc, a do tego będą też ciekawi ludzie. Historia niektórych obiektów sięga XVII-XVIII wieku. I szukamy w tym programie też i niezwykłych takich ciekawostek, coś na co często i być może przechodzący nie zwrócą uwagi, a warto byłoby chociaż słówkiem o tym powiedzieć, bo na tak dużej przestrzeni może się nam coś ukryć. Szczególnie zachęcam do zwiedzania naszego muzeum w weekendy wakacyjne, ponieważ mamy tutaj dodatkową ofertę kulturalną przygotowaną dla zwiedzających i będą to pokazy dawnego rzemiosła, rękodzieła ludowego, także dodatkowe atrakcje czekają na zwiedzających. Na czym to będzie polegało? Jeśli ktoś będzie chciał rzeczywiście w weekend nas odwiedzić, będzie mógł tak jak ja i popróbować rzemiosła kowalskiego? Dokładnie, nie tylko kowalskiego oczywiście, bo są to tematyczne spotkania. One są poświęcone i twórcom ludowym, i rzemieślnikom, ale także życiu codziennemu na wsi, czyli będą też pokazy związane z takim codziennym życiem na dawnej śląskiej wsi, jak pranie, prasowanie czy gotowanie. Dzisiaj dla niektórych to rzeczy niewyobrażalne niemalże, że w takich warunkach i tak można było robić i oporządzić całe gospodarstwo domowe. Dokładnie, ale z doświadczenia wiem, że duża część zwiedzających chętnie by do tych czasów wróciła przynajmniej na okres wakacyjny. Czyli na przykład do czego najchętniej na przykład turyści próbują wejść, podejść, spróbować? No, podobają im się wszystkie pokazy kulinarne, czyli gotowanie na zabytkowych piecach, no bo tutaj chyba każdy wie, że to jest zupełnie inny zapach i smak potraw, ale także do rękodzieła, czyli do wyrobów z gliny, z wikliny. Są to takie rzeczy niespotykane na co dzień, jednak no, czasem warto przyjść i spróbować, jak dawniej, ile trudu kosztowało wykonanie tego typu przedmiotów. No i jedna rzecz, która niezaprzeczalnie uderza, nawet w konstrukcji wcześniejszych odcinków nie mieliśmy takiej ciszy, która to po oczach i po uszach właściwie aż bije. Dokładnie, no nasz teren to jest oczywiście teren też przyrodniczy. Dodatkową taką atrakcją dla zwiedzających są spacery przyrodnicze, które też w tym roku zaproponowaliśmy. Właśnie z tego względu, że ten potencjał takiej przyrody muzealnej naszej nie był wykorzystywany wcześniej i cieszą się te spotkania bardzo dużym powodzeniem. Także zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i zapisywania się na tego typu spotkania. No właśnie, będąc rok po roku właściwie nawet w muzeum, można odkryć dla siebie coś nowego. Gdzie jest to ulubione pani miejsce tutaj w muzeum, na które, przy którym pani zawsze, jak to się mówi, spędza troszkę więcej czasu? Niech to będzie też i wskazówka dla turysty. No to są dwa miejsca. Jedno to jest na pewno nasz wzgórek z wiatrakami, ponieważ rzeczywiście są to na tyle ciekawe obiekty, niespotykane już, że bardzo malownicze i do fotografowania, i do malowania, ale także zagrody z naszymi zwierzętami. Bo wiadomo, że jak ktoś z miasta przyjedzie tutaj do muzeum, to ma chociaż fragment tej prawdziwej, tradycyjnej wsi. Ta wieś to jest mnóstwo też eksponatów, które dzisiaj są już znane tylko czy etnografom, czy historykom. Czy jest taki szczególny eksponat, na który warto zwrócić uwagę i rzeczywiście ma swoją taką odległą historię, a większość z nas w ogóle nie wiedziałaby, co to jest? Ja myślę, że to jest takie jedno całe miejsce, a mianowicie wiata, pod którą są zgromadzone wszystkie maszyny rolnicze. Bo nie ukrywam, że po prostu ciężko jest odgadnąć, które urządzenie do czego służyło, która maszyna do czego służyła.
Czyli niepopularne teraz na polach traktory. Wspomniała Pani, że czas wakacyjny jest też i zupełnie innym czasem dla muzeum i dla zwiedzających, że tutaj czeka właściwie zwiedzających przez cały tydzień mnóstwo atrakcji, bo muzeum jest czynne przez cały tydzień. My jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu, teraz jeszcze z tego względu, że weekendy są bardzo popularne wśród odwiedzających nas, bardzo dużo ludzi przychodzi, to przedłużyliśmy godziny udostępniania w sobotę i w niedzielę do godziny 19. Myślę, że to jest też dość ważna informacja, bo często spotykaliśmy się z takimi uwagami, że fajnie by było, gdyby można było muzeum zwiedzać troszkę dłużej w weekend. No i przy tych środkach bezpieczeństwa związanych z pandemią też tu dużo łatwiej, bo jednak tej przestrzeni jest dużo, więc nie ma jakichś takich wielkich ograniczeń co do ilości, liczby osób na raz odwiedzających muzeum. Nie, jeśli chodzi o muzeum, to tak jak Pan wspomniał, to jest 10 hektarów, także spokojnie tutaj każdy może przyjechać i zostanie wpuszczony. Jedynie takie środki bezpieczeństwa są zachowane przy wejściu do obiektów, bo są to małe obiekty, więc tutaj wchodząc do środka rzeczywiście trzeba w tej maseczce wejść i zwrócić uwagę na to. Pani Ewo, dziękuję pięknie za to spotkanie i przeniesienie nas w tę przeszłość muzealną. Drodzy Państwo, to jest miejsce, na które muszą Państwo sobie zarezerwować nie tylko, myślę, godzinę czy dwie podczas wakacji, ale jeśli chcą Państwo poczuć klimat tej polskiej wsi, wsi wesołej, wsi opolskiej, wsi cudnej i chociażby tym wozem, w cudzysłowie, przenieść się przez poszczególne epoki, o których opowiadała nam Pani Ewa, to myślę, że warto sobie pół dnia na takie opowieści przygotować. Na pewno Muzeum Wsi Opolskiej pachnie zupełnie innymi zapachami. We'll be right back.